Siemaneczko, jestem Pepetym Games. Witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie grać, ale zanim będziemy sobie grać, będziemy sobie zatankujemy naszego case'a właśnie pod paliwem. Tankujemy. No, paliwo po 7 zł aktualnie, blisko tego wyszło. 11,5 klocka wydałem na paliwo. Trochę poszło. Ponad 3000 poszło na wapno. Bo jak widzicie, popchnąłem sobie pole pod soję. Chciałem właśnie tu będziemy ładać sobie wszystko. Więc będziemy sobie tu lecieć. No powiem tak, no... Po co ktoś powie case'em, jeśli on takie ciągniki? Klasa jeszcze z piętych usiakami, bo będzie jechał na zarobek. A Fendt... No, chciał czy nie chciał, trochę przesądziłem chyba jego możliwości. Wypluł uszczekę pod głowicą i jebnął typ w skrzyni. No, to co się obawiałem. Fajnie to robiło, ale no... No, jednak przeliczyłem jego możliwości, powiedziałem. No więc Fendt jest do roboty, więc naprawdę no nie jest ciekawie pod tym względem, ale nie smucę się, zobaczymy, powiedziałem, jeśli nie, to za roku i opchniemy go, no i tyle w temacie. Wiecie, to był ciągnik kupowany za 180 koła, za nieduże pieniądze, więc no tutaj siłą jest to, że może raz coś strzelić, tak, z 8 tysięcy z nawijatem, ze wszystkim, to nie był duży koszt, więc no to. A jeszcze nasz poczciwy case sobie daje rady, więc siadamy sobie do case'a, no i co, no lecimy ładać. Nie ma mocnych na niego, powiem tak, no tutaj powiem szczerze, że chyba będę szukał szczerze, mocniejszego tego wariantu właśnie case'a, bo co jak co, ale ten case no na ziemię na ten moment nie zawodzi w porównaniu do oczywiście nie licząc klasa, tak, nie licząc tego Fenda, no to no, na razie inne cienniki mnie założą. Więc no może z Fendem za mocno zaszarżowałem, tak powiem. Nie raz tak bywa, po prostu, no nie oszukujmy się, nie raz tak bywa, że w niektórych momentach no ten Fend miał być, czekajcie, tak sobie ustawmy takie 90 na godzinę, no to powapnie, żeby to jakoś ładnie przykryło. A więc no jest taki trochę no, niesmak, można powiedzieć, ten Fendt no, jednak miał być dobrym, spalnym ciągnikiem. No co, pierwsza maszyna, która w ogóle nie kupowała, która była używana, no i na tym, można powiedzieć, no się lekko zawiodłem, no ale wiadomo, to jest sprzęt, który ma swoje lata, więc ma prawo. A więc, no, włożymy parę tysięcy, jak nie kilkadziesiąt tysięcy pewnie. Właśnie jak tam wyjdzie, jak nie, to będzie po prostu trzeba, no nie oszukujmy się, jak nie tego sprzedamy i kupimy coś innego, innej opcji nie będzie, więc ja tam się nie smucę. No ale naszym bilansem finansowym to za dużo nie mamy pieniędzy, patrząc na to, bo... co? 80 tysięcy, no nie kupimy nic ciekawego, może jakiegoś właśnie jako klasy case'a. Ale musimy dołączyć do niego nawigacji, więc też koło stówki będzie się to kręciło, więc... no, jedno z dwóch silników, które naprawdę... Te case'y naprawdę ratują mi... Tak mówiąc, dupę. Nie oszukujmy się. Te case'y ratują mi dupę ostro. Kaczka, po co ona jedzie na nawigacji? Ja sobie będę jechał na kierownicy. Normalnie kierował, przecież no, kiedy nie muszę mieć nawigacji. No... No wiadomo, jakiś sprzęt musi mieć jakiś mankament niektóre, więc no tak trafiło, że jednak ten pędzik ma swoje mankamenty, które no wiadomo, z racji wieku, chociaż mimo tego, że tak jest mocno od case'a, no ale no ma swoje mankamenty, miał, widać powolutku mu to wychodzi, no nic na to człowiek nie poradzi, z używanymi maszynami tak jest, więc ramy. Miał być akcja się w soi, ale powiem szczerze, że no nie zdążyłem. No chcę wszystko pisać raz na raz. Nie chcę się bawić jakoś tam z pojedynczymi siewami. Tu coś wiadę, tu wiadę, tam gdzieś wiadę. Nie, po prostu wszystko już zasypię siewnik. Mam nadzieję, że tej soi mi powinno starczyć, jeśli zasypię gdzieś tak mi się zwa siewniki, bo tak dość
gęsto będę chciał zasiać. Więc zobaczymy, czy gęstość zasiewie będzie miała jakieś tutaj przełożenie, czy będzie odwrotnie, czy po prostu zakłóci tym tej obsadzie na takim powiedzmy powierzchni tutaj będzie. Bo tak myślę, że jakieś 200 kg, może przesadziłem 200, ale jakieś 170 kg w tej sali będę miał chyba. Zdaje mi się, że gdzieś tak w granicach właśnie powinno wystarczająco być. Bo chyba soja z centrali, no to mi się zdaje, że tak w granicach 80, więc tak mniej więcej dwa razy będę więcej siał. Więc zobaczymy, czy to będzie miał jakieś przełożenie na większy plon. Fajnie by było, ale no, zobaczymy. Na razie nie planuję, nie będę mówił co i jak, bo ciężko tu jest cokolwiek powiedzieć. To ma. Widzę, że krzywo, strasznie krzywo jadę. Trochę sobie podrównać będę musiał. Będę wracał, to muszę sobie trochę podrównać. Po prostu. No i tak, na razie maszynki stoją, przyczepa sobie stoi, zbierająca czeka na znowu na jadę na zarobek. Więc tak tych zarobków jest od ciula, od groma właśnie do gościa, którego będę jechał ciąć. Właśnie tawy cały, można powiedzieć, zestaw pomieszać, czyli cięcie, zgrabianie i zbieranie wraz z ugniataniem, więc no tutaj to już w tysiącach, nawet tak nie dziesiątka, bo tam jest, jak się nie mylę, gościu ma 10 hektarów, więc po 30 hektarów razy 3 roboty, więc 130 hektarów jest, jakby to będę strzelił. Po co tak, no gościu po prostu pozwalił mu się ciągnik, nie ma właśnie żadnej innej alternatywy. Miała 60, ale 60 tylko bo ktoś może powiedzieć o pyskiwaczu mu chodzi. No i tak te mniejsze ziomniki, przepraszam, te mniejsze maszyny posprzedawał 60, no a teraz mówi żałuje. Mógłby jechać kupić, no ale teraz żeby kupić coś konkretnego to też mówi, no jest ta zagrabiaki, nie kupi. Wszystko ma go pokupywać po 60, to mówi, nie opłaca mu się teraz, będzie chciał robić ciągnik. On ma zetora Proxima, jak się nie mylę, 130. Więc to jest nie taki zły ciągnik, no ale niestety tam coś mu walnęło, nie wnikałem, nie pytałem, po prostu gościu zadzwonił, pytał się, czy tę kompleksową usługę traf bym zrobił, powiedziałem, nie ma problemu, pojadę i to ogarnę, no bo trzeba sobie pomagać w jednym sensie, no wiadomo, ja jadę, ciężko mi się na zabek, więc mi tam już nic nie robić, a parę ciąć, zgrabić, przewrócić, zgrabić i zebrać i dognieść, no to tam różnicy mi nie robi, wiadomo, dogniecenia, no to bardziej pewnie będę preferował kogoś, żeby tam się jechał, czy braciak będzie gniat, czy ja będę gniuta, braciak będzie woził, zobaczymy jak to się uda, tak? Jak właśnie z braciakiem ja będzie miał możliwość mieć czasówkę, więc no, jest dość kontrowersyjnie to wszystko, no ale pod tym względem, bo ktoś powie, no to teraz zarobisz powiedzmy z 30 tysięcy, nie, no policzmy teraz, średnio liczyć, nie wiem, no kosiakę takie 150 na godzinę, za hektar powiedzmy trzeba liczyć, mam 1,5 tysiąca, no przyczepa w zależności jaka trawa, no ale też tak mi się 150, 120, 150 złotych od przyczepy, myślę, że tak słabo przyczepy od hektara, z hektara będą, no to macie 20 przyczep po 100, to macie 3 tysiące, czyli już macie już razem 4,5 tysiąca. Nie cenię 150 na godzinę, 200 w zależności, kto na razie będę liczył 150. Myślę, że w ciągu 4 godzin się to ogarnie, więc bo to wszystko pomina, więc 600 zł, więc mamy już 5100 zł. No i zgrabianie też myślę, że w granicach 120 zł z hektarem, więc mamy 1200, więc mamy jakieś 6300, 6,5 tysiąca, gdzieś mniej więcej takich w dziale będzie to, więc się zamykało, więc nie są duże pieniądze. Nie są duże pieniądze, mimo wszystko kompleksowa usługa na zcięcie, zgrabienie, spebranie, wyniecenie części po koła to nie jest moim zdaniem za dużo. Troszkę jak mi się to wszystko zwraca po części, bo jeśli wszystko się sprawdzi, bo gościu zbiera gdzieś te trawy dość sporo, ale właśnie ciął te trawy teraz. No i dlatego by się to zepsuło wszystko. No i wiecie, no swoje część pozbierał, a reszta została, tak? Bo on mówił z kolei berki, no ale powiedział, że berki tak ma teraz przejść, no to teraz w ogóle masakrycznie długo by to wychodziło. A więc wolał w pyzmy, dlatego dzwonił. Ale jeśli wszystko się to zgodnie z planem ułoży, no to gościu ma ogólnie około 25 hektarów traw ogólnie.
No więc powiedział, jeśli by się wszystko sprawdziło i ta pyzma by leżała, no to ja bym najbardziej będzie chciał mnie po prostu uścibać rocznie. Co najmniej dwa pokosy, właśnie ta bolną ulię robi tak, że pierwsze zbiera owsiane kieszonki, czy to właśnie w pyzmę będzie chciał. No tak przeważnie mówię belki. No i trzecie. Ewentualnie mam pogoda to i czwarte. Będzie robił belki, a raczej pyzmę. A tak to przeważnie drugie ptawy wchodzą proszę Państwa, w szan do przewozu. Więc no on tak to robi. Więc no słuchajcie, no trzeba jakoś tutaj ogarnąć, gościa poratować w pewnym sensie. No 6,5 tysiąca, bo teraz by tam kosiarkę musiał gdzieś znaleźć. Dawno upadek o 2,5 klocka do 60 w nowym stanie. Jak powiedzmy 65, 85. Będą skówka, może by tam była skówka tusza, czyli granica 5-6 tysięcy, taka 2,10 to by tam jeszcze może 2,40 tak docisnięć 60, docisnąłby do 60, może 2,40, ale mówię, to też już to mówi, to za 6,5 tysiąca powiedzmy, jakby kupić kosiarkę samą, czy kosiarkę do tego, no to mówi, nie ma tak, no sensu też powiem, no to po co nie weźmie gościu sobie, nie pożyczy. No niestety, no gościu nie jest taki, żeby sobie pożyczyć maszyny i jest to właśnie odwrotna, odwrotną stronę też działa, że on nie pożycza i nikt mu nie pożycza, więc no takie to jest życie po prostu. A więc no zwolni powiedział, że woli wynająć, nie prosić i to mówię chociaż szczęściowo może tak. Naprawa tego pęda się zwróci, chociaż na pęda liczy to jakieś 20 klocków, to podejrzewam. No trzeba będzie po prostu na to liczyć, na tym naprawę 20 tysięcy, więc budżet nasz się ukroi konkretnie, a ja dzisiaj muszę jeszcze zrobić przelew. No trochę ospa podróżała, jeszcze nieznacznie, ale wiem, że od przyszłego miesiąca no już drastycznie podrośnie, podejrzewam. Ospa. Koncentrat, nie koncentrat, tylko gotowa pasza na krów. No bo tak sobie liczyłem 4 kg gotowej paszy razy 100 sztuk, no to macie 4 tony. 4 tony razy ten to macie 12 tysięcy. 12 tysięcy na te same sztuk liczę teraz. Macie 12 tysięcy, no średnia gotowa pasza między 1,5 a 1700 zł. W zależności jakie tam macie profity, no ja liczę 2000, bo już trochę wzbogaconą dawkę, powiedzmy. Jakimś tam będą, wiadomo, jakimiś większymi niezapotrzebowaniami, tylko wymagaczami, nie wiem jak to powiedzieć. To 2000. Na 1000 to mówię, 8000 samych złotych na same na sam miesiąc, znaczy na tydzień, na dzień, przepraszam, a nie było na miesiąc. No i się okazało, że no teraz to będzie, proszę Państwa, koszt 120 tysięcy złotych na miesiąc, ale powiedzieli, że im wartość mleka powinna podskoczyć co najmniej przy tej wartości ospy. Wiadomo, ja jeszcze nie dostaję tego, bo to dopiero będzie od przyszłego miesiąca, bo to inna firma. No tak jakoś się ułożyło, no ale powiedzieli, że się 30% mleka powinno mi podskoczyć w wydajności, więc no to już jest fajnie, bo to już tak jest 25-26 litrów mleka na udój. No ale kwestia tego, że sama spłacić za ospę powiedzmy te 50-70 tysięcy, będę płacił 120, więc powiem, to takie to jest sens, no po prostu to jest sens taki, że im więcej mleka odstawię, tym może będę sprzedawał dłużej, bo już będzie po 2 złote. Więc, znaczy też już po 2 zł jest, po 2,70 zł, 80 zł, 80 zł wychodzi, a będzie wychodziło 2, 2,10 w zależności. Ale no, chyba koszt samych takich ospy, jak to mówię, ospy, no będzie kosztowało, będzie kosztować 120 tysięcy miesięcznie w tych granicach. Bo miałem półtora, tak sobie właśnie powiedzieli, że no mamy tam tą ospę, ale tu są końcówki, jeszcze będzie jeden tir, na sobie jeden tir tutaj, czy to znaczy nie jeden tir, tylko ta beczka jedna. I ta beczka jedna, to dla mnie to jest nic, bo jaka potrzebuje, wspomniałem, no 60 ton
60 ton paszy gotowej na właśnie krowy, no to powiedzieli, no będzie ale po 2000 za tonę. No to mnie kurwa. Jaka potrzeba, mówię 4 ton dziennie. To jest dużo, no ale wiadomo, jedna jest wydajność, jest to wszystko. Więc jeszcze w tym miesiącu płacę 50 tysięcy za ospę, już więc na sobie, na, już na dzień dobry wejdę i usunę 50 tysięcy, bo, znaczy przeleję 50 tysięcy, tak to można powiedzieć. Zostaje mi 27 tysięcy, no tylko teraz miałeś kupować silnik do kupy. Silnik jest, silnik będzie, kredyt będzie zaciągnięty, tam w ilości 100 tysięcy złotych, 20 tysięcy więcej z tego biorę, że mam jeden niespodziewany, powiedzieć, wydatek. No bo muszę coś zmodernizować tutaj w gospodarstwie, może nie będzie tego widać, tak powiem, naocznie przez was, ale dla mnie to panu zrobi, bo chcę, właśnie mnie też mówi, co to będę robił, po prostu to jest coś, co nie wnika dla was tutaj na rozgrywkę, na oglądanie, a mi na pewno życie ułatwi, więc 20 tysięcy może 50 tysięcy, żeby po prostu mieć ten bufor finansowy, bo 27 tysięcy wiecie, już to bywa, jedzenie trzeba mieć, paliwo trzeba kupić, to wszystko, więc no, znaczy paliwo to myślę, że no raczej teraz już na ten miesiąc mi wyna, mi starczy tych 17, tych 2,5 tysiąca litrów tego paliwa, no bo nie oszukujmy się, to już jest dość sporo, bo no jest spore użycie, bo jest dużo ziemi, no nie oszukujmy się. To już trzeba mieć dość sporo paliwa. Ogólnie tak sobie dzisiaj dopiero zatrybiłem znowu, tak miałem powiedzieć na samym początku, ale to jest 200 odcinek. 200 odcinek tej serii. Jestem zadowolony, że 40 odcinków, jakby nie było. I tak sobie dzisiaj liczyłem, że no pewnie dwudziestki, no niestety, no nie uda nam się 300 odcinków na gacie. Znaczy do pewnie jakim chodzi, wiecie, no żeby powiedzmy, pamiętam wychodziła, będzie 12 bodajże wychodziła, dwudziestka piątka, no to że będzie do tego czasu już 300 odcinków, no znaczy to jest niemożliwe, bo i tak mamy codziennie odcinki jak dotychczas. Mam nadzieję, że mi się to uda aż do premiery 25, ale nie martwcie się. Będzie tutaj seria jak najbardziej. 100 odcinków to dużo jeszcze mi tu nie zbawi. W sensie roboty. Szczerze, no 100 odcinków, teraz 10 odcinków jest, a co my tu mamy dopiero zatem? To nie jest jeszcze, jest może 1/4 tego, co ja chcę tu mieć. I to wszystko, więc no Picobello, mnie to bardzo cieszy, że te 200 odcinków jesteście ze mną, lajkujecie, komentujecie właśnie tą serię. No, coś wspaniałego można powiedzieć. I no, cieszę się. Bardzo się cieszę. To jeszcze trafiło na weekend, na sobotę, więc może, nie mówię 100%, więc może jeszcze dzisiaj wpadnie właśnie live. Właśnie z tego tej dwudziestki, właśnie z wypracą w administracji. Wszystko zgodnie z planem pójdzie, no bo przyszły tydzień może być już trochę zagmatwany, bo trzeba ogarnąć sobie, przygotować pod pyzmę, pod kukurydzę, spuścić kukurydzę, ogarnąć wszystko, poprzygrywać. Więc podejrzewam, przyszły tydzień będzie, no, do zarąbania za botą, a jeszcze tak nie za bardzo się tam człowiek czuje, ale mam ważne, nie będę w sprawach dowolnych mówił, bo to jest mało istotne. Mówię, 10 odcinków zleciało. No, poza jednym odcinkiem, który nie wleciał w okresie szkolnym tamtego roku, znaczy w okresie szkolnym, gdzie poprzednim, to praktycznie mamy codziennie daily. Z tej serii jestem, kurwa, co mam tu powiedzieć? Jestem tak podniecony, jak nie wiem co. Że to tak wszystko idzie ładnie. Szkoda, że mi nie wychodziło to tak, w pierwszym, można powiedzieć, w cudzysłowie sezonie, tak? Ogólnie tego farminga, bo tam to w ogóle długo szło. Tak naprawdę się dopiero mobilizowałem i jak powiedziałem, że ja muszę mieć
chyba 60 odcinków w grudniu. Właśnie na kanale, żeby te 300 odcinków było. Tam około 300, to wtedy wychodziło. Zmobilizowałem, a w tym roku dzięki temu się tak zmobilizowałem, mimo przeciwności niektórych sytuacji, mimo że nie nagrywałem od 23, o północy nagrywałem nawet. Tak bywało. Przepraszam. Dajemy radę. Jeśli mówię, poza jednym dniem, to ten, no, nie mogłem definitywnie już ogarnąć tutaj odcinka Medaili. Ja jestem, no kurwa, co mam powiedzieć, no jestem szczęśliwy pod tym względem, że tyle odcinków udaje się, tak, można powiedzieć, vlogów, ale udało się to rzucić. Mówię, mam nadzieję, że 25, jak wyjdzie Farminga, będę tak samo cisnął jak z oryginalnej mapki 25, jak i tutaj właśnie cisnę, bo podejrzewam, że 25 wejdzie, to będziemy mieli po dwa odcinki, bo myślę, że to będzie listopad już, to mam nadzieję, że no taka będzie jak w tamtym roku, że okres jesienno-zimowy to będzie ten czas, że będą po dwa odcinki dziennie, tylko że wtedy będzie to właśnie z farminga 22, jak i zarówno z 25. Chciałbym mówić odwrotnie, w zależności jak tam powiedzieć. Więc na pewno, pierwszy pewnie dzień czy dwa, pewnie podejrzewam, że będą po dwa odcinki z farminga podstawowego, czyli wioski piątki. Dopiero później będziemy sobie właśnie z dwójką z powrotem. Bo na pewno nie będę chciał, chociaż to też jest ciężko powiedzieć. No ja pamiętam, że 19 nie opuszczałem długi czas. Znaczy długi czas, no źle powiedziałem długi czas, ale myślę tak gdzieś miesiąc, dwa miesiące chyba jeszcze grałem, 22, tylko wtedy mi się wysypał safe, no i wszystko straciłem, a nie miałem backupów wtedy, co teraz jestem troszeczkę mądrzejszy, bo jak powiedziałem, raz w tygodniu ten backup robię. Teraz mam backupa, miałem robionego chyba po live'ie. Więc zależy czego tam aż tak dużej straty znowu nie będzie. Więc będzie to do odbudowania w cudzysłowie. Chociaż pewnie wiem, że to będę chciał do backupa zrobić. Znowu, więc ja wolę tam sobie tych backupów teraz mieć dużo, żeby po prostu mieć spokojną głowę. No i wtedy już na pewno dla tych modach, które mam, ja wtedy sobie dogrywał, nie wiem, na pewno już podejrzewam jakichś nowych modów. I to wszystko, dobra. Włączymy sobie może się pies, a niech się to podrobna trochę tam jedza i to wszystko. Coś mi się tu skończyło. I co jest? Mamy sobie 2-2. Tutaj ustawmy sobie 0 i kąt 45 stopni. Takiego. Na chwilę to się podrówna ten przejazd, bo ja tak zaraz będę kończył. Więc mówię, no mam nadzieję, że 20, jak będzie 25, to 20, o 22 człowiek nie zapomnie, bo to jest być pierwszy farming, tak szczerze mówiąc, na którym tylko i wyłącznie miałem dwie serie na kanale, czyli miałem podstawową i tutaj właśnie. Właśnie nam było po Jeziorze Kostyńskim, bo dużo właśnie ludzi pisze, co to jest za mapka. No chyba mało kto właśnie ją ogrywał, że dużo ludzi właśnie pisze, co to jest mapka, skąd taka modyfikacja, że mamy to czy tamto właśnie, czy mamy też to na kieszonkę, że mamy lucerny, mamy to. No właśnie powiem, że Gościński nam to daje taką możliwość. To podejrzewam chyba, że to była pierwsza mapka, która w ogóle to wygrane ma. Po prostu to lucerny, żyto na kieszonkę itp. itd. Tak mi się zdaje. Takie mam złudzenie. Więc muszę chyba jakieś do opisu do postu dodać. Że to jest pojeździe gostyńskie, tam gostyńskie. Powiedzieć dokładnie nie wiem. Ale mapka ogólnie fajnie, ja nie widziałem, żeby tak dużo grało na niej. Wiem, że chyba tylko grał ile Brączek. Zamiast tego grał Kuźwa. Kaskaderski Channel? Nie. Kuźwa, nie pamiętam. Chyba jakoś tak. Nie, Dagoński Channel, przepraszam. Właśnie on grał.
na tej mapce. No tak to widać, może ludzi jeszcze nie grało. Chyba nie przedłużam dzisiejszego odcinka, byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek wam się spodobał, to lepiej w górę komentarz, linki za oglądanie i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.